Dzień dobry Państwu. Nazywam się Hanna Krajewska, jestem dyrektorem archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie i opowiem dzisiaj Państwu o przyczynach wybuchu wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Po 123 latach niewoli niepodległa Polska musiała zmierzyć się z wieloma różnymi problemami, do których należało przede wszystkim ustalenie granic. Granica wschodnia była granicą nieustaloną, nie istniała między Polską a Rosją żadna uznana przez te strony granica państwowa. Polska chciała oczywiście wejść jak najdalej na wschód i uzyskać tam swoją granicę, natomiast ze strony Rosji wyglądało to oczywiście zupełnie odwrotnie. Rosja dążyła na zachód, ale też trochę z innych powodów. W 1917 roku, kiedy wybuchła rewolucja bolszewicka, Rosja wycofała się z sojuszu rosyjsko-niemiecko-austriackiego. Chciano mieć czas na uporządkowanie spraw wewnętrznych. Ale wojska niemieckie stacjonowały jeszcze jakiś czas, tworząc taką długą linię, długi front od Zatoki Botnickiej na północy po Morze Azowskie na południu. 3 marca 1918 roku państwa centralne podpisały z Rosją bolszewicką traktat brzeski, na mocy którego Rosja została pozbawiona oficjalnego zwierzchnictwa nad Królestwem Kongresowym, krajami bałtyckimi i zachodnią Białorusią. A więc Królestwo Kongresowe przestało istnieć. Armia niemiecka, która jeszcze wtedy, jeszcze jak mówiłam, stacjonowała takim długim frontem pod dowództwem generała Max von Hoffmanna, była takim buforem rozdzielającym królestwo, byłe Królestwo Kongresowe od Rosji bolszewickiej. Sytuacja zmieniła się 18 listopada 1918 roku, kiedy w Compiègne podpisano rozejm kończący Wielką Wojnę. Zresztą w ogóle pierwsza wojna światowa, my teraz używamy tego określenia, powstała dopiero, to określenie powstało dopiero po II wojnie. Natomiast wtedy używano to określenie jako Wielka Wojna Światowa. Artykuł 12 tegoż rozejmu w Compiègne mówił, że Niemcy opuszczą terytorium dawnego Imperium Rosyjskiego i wrócą do siebie. Polacy próbowali wpłynąć przede wszystkim chociażby na Francuzów, czyli na państwa ententy, żeby opóźnić jak najbardziej wyjście Niemców z Rosji, dlatego że dosłownie w ślad za Niemcami natychmiast pojawiali się Rosjanie i zakładali na tych ziemiach opuszczonych przez Niemców, zakładali swoją administrację. W październiku 1918 roku opracowano militarny plan w Moskwie pod tytułem, pod kryptonimem Cel Wisła. A celem bolszewików było zaniesienie rewolucji bolszewickiej na zachód. To, że się udawało to w Rosji, dawało asumpt bolszewikom do tego, aby przejść właśnie dalej na zachód. Tym bardziej, że w Niemczech w 1918 roku wybuchła rewolucja i Rosjanie chcieliby mieć wpływ na tą rewolucję, najlepiej poprzez wspólną granicę. Dlatego bolszewicy pragnęli uzyskać bezpośredni dostęp do granicy niemieckiej w Prusach Wschodnich. W listopadzie 1918 roku powstaje Armia Zachodnia i to jest ta armia, z którą później my w 2020 roku będziemy musieli się zmierzyć. I ta armia zaczęła przejść właśnie na zachód, zaczęła zajmować te tereny, które opuszczało wojsko niemieckie i dość szybko zajęła Mińsk i obsadziła taki pas ziem od Dneburga po Mohylew. W grudniu 1918 roku jednostki sowieckie weszły w rejon Miru i Nieświeża. A sami Niemcy nie stawiali zbyt wielkich oporów, a rady żołnierskie niemieckie były raczej nawet po stronie właśnie bolszewików. 5 stycznia 1919 roku po walkach z samoobroną polską Rosjanie zajęli Wilno. I ta data uznawana jest za początek wojny polsko-bolszewickiej, która tak naprawdę nigdy formalnie nie została wypowiedziana.
Są różne daty, ale ta jest jedną z takich propozycji, że jest to właśnie wybuch tej wojny polsko-bolszewickiej. Marsz Armii Czerwonej zaczął się wcześniej, zanim Wojsko Polskie zdążyło się w ogóle sformować. Obie armie, zarówno Wojsko Polskie, jak i Armia Czerwona, były budowane od podstaw. W obu żołnierze byli z poboru albo zaciągu ochotniczego, w obu kadrę dowódczą stanowili albo oficerowie zawodowi, a więc na przykład w Armii Czerwonej to byli często oficerowie carscy, a w Wojsku Polskim na przykład pochodzący z Wojska Austriackiego, albo oficerowie, którzy jakby ujawnili się w toku nowych przekształceń, a więc w Rosji z sił rewolucyjnych, czy w Polsce z tego niepodległościowego zrywu. Armia Czerwona natychmiast na zajętych terenach proklamowała na początku 1919 roku Białoruską Socjalistyczną Republikę Radziecką, a później także i Litewską. I postanowiono posuwać się coraz bardziej na zachód. Głównodowodzącym był Siergiej Kamieniew i tworzyła taki też długi front, podobnie zresztą jak to Niemcy, to jak już mówiłam, Niemcy się wycofali. Front ten był przedzielony przez Polesie, ponieważ na Polesiu są bagna, to jest bardzo podmogły teren. W związku z tym utworzył się front północny nad Polesiem i południowy na południe. Na front północny dowodzony był przez Michaiła Tuchaczewskiego. Sam Michaił Tuchaczewski był szlachcicem, pochodził z rodziny ziemiańskiej, był oficerem carskim, który przeszedł następnie na służbę bolszewicką. Jesienią 1919 roku, jesień w ogóle była bardzo trudna dla bolszewików, ponieważ wojna domowa jeszcze była niezakończona. Przeciwko sobie mieli Armię Białych, na czele którego stał chociażby generał Anton Denikin, Nikolaj Judenicz czy admirał Aleksander Kołczakow. Biali, przede wszystkim Anton Denikin, zwrócili się do Józefa Piłsudskiego z prośbą o udzielenie pomocy, ale nie gwarantowali, że po ewentualnym zwycięstwie Polska uzyska granice daleko na wschodzie. Wręcz przeciwnie, Anton Denikin, zresztą człowiek urodzony w Łowiczu, z majora sił rosyjskich i Polki, uważał, że Rosja powinna być niepodzielna i powinna być od Kalisza do Władywostoku. W związku z tym Józef Piłsudski postanowił nie udzielać pomocy Białym, uznał, że bolszewicy są mniejszym złem, z którym on sobie poradzi. Bolszewicy tymczasem jednak działali na wielu różnych płaszczyznach, w których chyba najbardziej taką istotną i zauważalną była propaganda. Propaganda, która szła przez wszystkie ziemie europejskie i dotykała przede wszystkim robotników, zarażając ich tymi swoimi postulatami. Narzędziem także sowieckiej polityki była międzynarodówka komunistyczna, utworzona w marcu 1919 roku. Bolszewicy uwielbiali różnego rodzaju skróty, w związku z tym międzynarodówka komunistyczna nazywała się Komintern i tak później weszła do historii. Miała 19 założycieli, wśród nich była także Komunistyczna Partia Robotnicza Polski. Ale komuniści nie zdobyli zbyt wielu chętnych do współpracy, ponieważ oni głosili hasła Wielkiej Rosji. Polska miała się tam znaleźć po prostu w Wielkiej Rosji. Tarczą dla działań polskich komunistów była Polska Partia Socjalistyczna. W 1919 roku można powiedzieć, że ten 1919 rok jest jakąś taką pierwszą fazą konfliktu. Jak już mówiłam, w styczniu zajęcie Wilna i Mińska. 14 lutego jest takie starcie koło miasteczka Mosty, koło Szczuczyna, kiedy polskie oddziały odniosły zwycięstwo i niektórzy historycy uważają, że to jest właśnie początek wojny polsko-bolszewickiej. W odwecie na zajęcie Wilna i Mińska w kwietniu 1919 roku oddziały polskie
odbiły. I Wilno, następnie Lidę, Baranowicze, Nowogródek, potem Mińsk, a także Jedynburg, który przekazały później Łotwie. W końcu 1919 roku rewolucja została wygrana przez bolszewików i wówczas rozpoczęła się taka kampania przeciwko Polsce, aczkolwiek początkowo nie było to jeszcze tak bardzo widoczne, raczej do końca kwietnia 1920 roku, a więc przez jakieś 5 miesięcy, była taka faza, w której były nawet podejmowane próby negocjacji pewnego impasu. 25 kwietnia 1920 roku Józef Piłsudski rozpoczął ofensywę na Ukrainie, wszedł do Kijowa, porozumiał się z Simonem Petlurą i ten układ sojuszniczy z Ukrainą trwał do października 1920 roku, a więc do podpisania rozejmu w wojnie polsko-bolszewickiej. Armia Czerwona w odwecie na to rozpoczęła taką generalną ofensywę na tereny polskie. Po pierwsze, z Kaukazu przerzucono pierwszą armię konną Simona Budionego. Była to bardzo mobilna armia, okrutna w swoich działaniach i przedarła się ona szybko na tyły armii ukraińskiej, a nawet dotarła do Lwowa i słynna jest bitwa pod Zadwórznem, to jest stacja kolejowa na przedpolu Lwowa, 17 sierpnia 1920 roku. Bitwa trwała cały dzień, z 330 obrońców Lwowa poległo 318. Nazywamy to polskimi Termopilami. 20 sierpnia Simon Budionny wykonał wreszcie rozkaz, ten rozkaz był wcześniej do niego przyszedł, ale on wreszcie wykonał rozkaz, opuścił szturm Lwowa i zaczął iść przez Sokal i Zamość w kierunku Lublina po to, żeby potem wejść, prawda, do Warszawy. Na szczęście manewr został, szczęśliwie dla Polaków, został spóźniony i nie doszło do tego, żeby Budionny do tej Warszawy dotarł. Natomiast front zachodni ruszył 4 lipca 1920 roku i w ciągu 2 tygodni Armia Czerwona zajęła ponownie te miasta, które w kwietniu zostały odzyskane przez Polaków, czyli Mińsk, Wilno, Grodno, Pińsk, a w końcu lipca odrzuciła Polaków na linię Bugu i Narwi. 10 sierpnia, to po prostu ten atak frontu zachodniego był bardzo szybki, linia frontu kształtowała się na wysokości Przasnysza, Wyszkowa i Siedlec. Michał Tuchaczewski, głównodowodzący, wydał nawet rozkaz ataku na Warszawę i opisuje się tak, że bolszewicy byli tak pewni powodzenia, że punkt 4 tego dramatycznego rozkazu polecał 27 Dywizji Strzelców, liczącej wtedy 13 tysięcy osób, że ma wykonać główne uderzenie, przeprawić się w rejonie przedmieścia Pragi na drugi brzeg Wisły i zająć Warszawę. Michał Tuchaczewski, jak zresztą większość dowódców rosyjskich czy bolszewickich, były święcie przekonana, że będzie zwycięstwo nad, jak oni mówili, pańską Polską. Do Wyszkowa przeniósł się utworzony w lipcu tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski, nazywający się Polrewkom, którą tworzyli polscy komuniści Julian Marchlewski, Felix Dzierżyński czy Felix Kohn. Sytuacja międzynarodowa Polski była też bardzo skomplikowana. W lipcu 1920 roku wybuchło wiele strajków w różnych krajach europejskich przeciwko Polsce. Organizowane one były przez właśnie międzynarodówkę robotniczą. Była wielka antypolska propaganda. Robotnicy w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii czy Czechosłowacji uważali, że Polska dobija robotniczą sprawę. Były także po tej wielkiej wojnie nastroje pacyfistyczne. Nikt nie chciał do tej wojny koniecznie się, nikt nie palił się do tego, żeby uczestniczyć w takiej wojnie. Czechosłowacja wykorzystała trudną sytuację polityczną Polski, zajęła Zaolzie, które były zamieszkałe przez ludność w zasadzie polską, a czescy kolejarze zatrzymywali transporty broni, przede wszystkim transporty broni idące z Francji. Odmówili także przepuszczenia przez swoje terytorium ochotników
francuskich i węgierskich. Liczyli zresztą na to, że po upadku Polski będą mieli korzystne stosunki z Rosją sowiecką. Podobne stanowisko zajął też rząd niemiecki, który udzielał nawet pomocy militarnej Armii Czerwonej. W sierpniu 1920 roku dokerzy niemieccy w wolnym mieście Gdańsku odmówili rozładunku statków z pomocą dla Polski. Pomiędzy Polską a krajami sojuszniczymi istniały także napięcia. Na początku lipca 1920 roku odbyła się konferencja w Spa, czyli w Belgii, na której premier Wielkiej Brytanii David Lloyd George, przekonany zresztą o zwycięstwie Armii Czerwonej, przyjął postawę zachowawczą. Polska miała jednak sojusznika Wielkiej Brytanii, był nim minister wojny Winston Churchill. Natomiast 25 lipca, czyli mniej więcej tak 3 tygodnie przed wielką tą rozprawą, przybyła do Warszawy tak zwana międzysojusznicza misja. Byli przedstawiciele przede wszystkim Wielkiej Brytanii i Francji. Francja w zasadzie bezwarunkowo popierała wysiłek wojenny Rzeczypospolitej, a do Polski wraz z oddziałami generała Józefa Hallera przybył m.in. kapitan Charles de Gaulle, który w tym czasie później był w Modlinie, w twierdzy Modlin. Rząd francuski przysłał także do Polski broń i amunicję. Bardzo dużą pomoc uzyskaliśmy także od Węgier. Madziarzy przeżywali wówczas społeczny kryzys i narodową tragedię. 4 czerwca 1920 roku Pałac Grand Trianon w Wersalu, tam podpisano traktat pokojowy, w którym Węgrzy tracili prawie 2/3 swojego terytorium. Oprócz tego Węgrzy na przełomie 1918-1919 przeżyli także krótki epizod istnienia Węgierskiej Republiki Ludowej, wiedzieli, czym pachnie władza sowiecka. Na terytorium Węgier były także działały liczne fabryki zbrojeniowe, a także był duży arsenał zdemobilizowanej armii wojennej. Rząd Pala Telekiego, prywatnie zresztą wielkiego przyjaciela Polski, dostarczył, Węgrzy dostarczyli to własnym taborem przez Rumunię, miliony sztuk amunicji, pociski karabinowe, karabiny i części zapasowe. Ta pomoc dotarła 12 sierpnia na stację Skierniewice. Oprócz tego jeszcze można wspomnieć jeszcze i o pomocy amerykańskiej. Amerykańscy lotnicy ochotnicy z 7 eskadry myśliwskiej imienia Tadeusza Kościuszki działali w rejonie Lwowa i Przemyśla. W Warszawie pozostał jedyny oficjalny przedstawiciel dyplomatyczny obcego państwa. Był nim nuncjusz apostolski Ambrogio Damiano Achillerati, który później został papieżem Piusem XI. Bitwa warszawska rozpoczęła się 13 sierpnia 1920 roku. Mówimy Bitwa warszawska, ale tak naprawdę to nie jest jednorazowe starcie, ale jest to ciąg wydarzeń, różnych bitew, potyczek, różnych działań, które doprowadziły ostatecznie do polskiego zwycięstwa. Plan operacyjny, czyli ogólna koncepcja, została opracowana przez Józefa Piłsudskiego, a uszczegółowił to szef sztabu generał Tadeusz Rozwadowski, pułkownik Tadeusz Piskor i kapitan Bronisław Regulski. Głównym celem było odcięcie korpusu, to była tak, nazywało się to 4. Armia Gajchana, który szedł z północnego Mazowsza, a nawet 4. Armia maszerowała na Włocławek i Toruń z zamiarem przejścia Wisły na Kujawa i następnie zaatakowania stolicy od strony zachodniej. Armia pod wodzą Michaiła Tuchaczewskiego nacierała na Polskę z kierunku północno-zachodniego. Pod naporem sił bolszewickich 13 sierpnia wojska polskie musiały się wycofać z Radzymina, ale następne dwa dni, 13 i 14 sierpnia, to były właśnie walki w rejonie chociażby czy Osowa, czy Radzymina. W Osowie zginął ksiądz Ignacy Skorupka, który jest takim symbolem właśnie tejże wojny polsko-bolszewickiej. 15 sierpnia odzyskano Radzymin.
I następnie faza obronna trwała mniej więcej do 16 sierpnia, ale 16 sierpnia Józef Piłsudski kontratakiem znad Wieprza w Kryi Narwi rozbił całkowicie lewe skrzydło, czyli tyły wojsk bolszewickich. Zmusiło to Armię Czerwoną do niezorganizowanego wycofywania się. 31 sierpnia w bitwie pod Komarowem został pobity Simon Budionny, a 20 września po polskiej ofensywie rozegrała się jej ostatnia w tej wojnie polsko-bolszewickiej bitwa nad Niemnem. W konsekwencji bitwa ta została wygrana przez Polaków. W końcu września Polacy zdobyli Lidę, Baranowicze, Pińsk, Grodno czy Druzgienniki. W połowie października odzyskano Mińsk, a 18 października nastąpiło zawieszenie broni. Bitwa warszawska nazywana jest nieraz cudem nad Wisłą, ale pierwszy raz w debacie publicznej użył tego sformułowania Wincenty Witos, który w tym czasie, w czasie rozgrywania się Bitwy Warszawskiej, czyli w 1920 roku, był w ogóle premierem Polski. Ponieważ był przeciwnikiem Piłsudskiego, bardzo chętnie zresztą nie tylko Witos, ale i przeciwnicy Piłsudskiego podnosili, kwestionowali po prostu zasługi marszałka, twierdząc, że bitwa o Warszawę miała charakter cudu, a nie dobrej i właściwej strategii. Bitwa warszawska była zwycięska dzięki, no oczywiście, planom wojskowym i strategii, dzięki odwadze i waleczności Polaków, dzięki ich determinacji, dzięki mobilizacji całego społeczeństwa, dzięki pomocy z zewnątrz, chociażby, jak już mówiłam, Francji czy Węgier, ale także dzięki różnym szczęśliwym zbiegom okoliczności. I do takich zbiegów okoliczności należy chociażby odkrycie Jana Kowalewskiego. Jan Kowalewski był porucznikiem, on ukończył w Belgii chemię techniczną i zupełnie przypadkowo miał kiedyś dyżur za swojego kolegę, który pracował w sekcji szyfrów. I w czasie tego dyżuru, zamiast sortować depesze, zaczął je analizować. Nie był kryptologiem, nie znał się na szyfrach. Jego wiedza o szyfrach opierała się jedynie na opowiadaniu Alana Edgarda Poe, Złoty Żuk. Postanowił odnaleźć słowo, które według niego powinno się znaleźć w tych depeszach i z takim słowem, odkrytym zresztą przez niego, ale rzeczywiście istniejącym, było słowo dywizja. Słowo to w języku rosyjskim ma 3 sylaby. Potem zaczął szukać sekwencji znaków i rozszyfrował poszczególne litery. Złamał szyfr, który nazywał się delegat. 1 sierpnia 1919 roku generał Józef Haller polecił mu zorganizować w tej sytuacji sekcję szyfrów, a do pomocy uzyskał najlepszych matematyków: Stefana Mazurkiewicza, Wacława Sierpińskiego czy Stanisława Leśniewskiego. Dodam też to, że Kowalewski znał jeszcze kilka języków, co mu oczywiście bardzo pomogło w rozszyfrowywaniu szyfrów w języku rosyjskim. Polacy mniej więcej rok przed bitwą zaczęli łamać szyfry, złamali ponad 100 szyfrów rosyjskich, a 12 sierpnia, czyli tuż przed bitwą warszawską, został złamany szyfr, który się nazywał Rewolucja. Był to trudny, wtórnie przekształcony, ale dzięki temu Polacy wiedzieli dokładnie o ruchach wojsk rosyjskich. 15 sierpnia zdobyto w Ciechanowie radiostację. Ta radiostacja, były dwie radiostacje, którymi się posługiwali bolszewicy, to była jedna z nich. Ta radiostacja zapewniała łączność z dowództwem w Mińsku. I zapadła decyzja o przystrojeniu polskiego nadajnika na częstotliwość sowiecką, zagłuszaniu nadajników, a ponieważ trzeba było czymś zagłuszyć, a nie miano żadnej literatury pod bokiem, tylko Pismo Święte, w związku z tym przez 2 doby czytano teksty Pisma Świętego. Ale dzięki temu zresztą czwarta armia nie miała w ogóle informacji o tym, co dzieje się przez 2 dni. No i może jeszcze powiem tylko o takim też szczęśliwym zbiegu okoliczności. Mianowicie 13 sierpnia został pod Brześciem, zginął major Wacław Drohojowski. Przy nim znaleziono mapnik z planami operacyjnymi wojsk polskich, właśnie uderzenia nad Wieprze. Ale Tuchaczewski, który badał to ze swoimi dowódcami, uznał, że jest to fałszywka i jest to tylko po prostu podrzucone dla zmylenia wroga.
W Bitwie Warszawskiej nasze straty to było 4,5 tysiące zabitych, 22 tysiące rannych, 10 tysięcy zaginionych. Sowieci, te cyfry nie są do końca znane, ale około 25 tysięcy zabitych i rannych, 60 tysięcy wziętych do niewoli, 45 tysięcy internowanych przez Niemców. 18 marca 1921 roku w Rydze podpisano traktat pokojowy, który wytyczył granicę polsko-sowiecką i ta granica utrzymała się do 1939 roku. Lord Edgar Vincent Abernethy, pisarz, dyplomata, ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce, uznał zwycięstwo nad bolszewikami za jedną z 18 najbardziej decydujących bitew w dziejach świata. Dziękuję bardzo.